Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Przypominam, w studiu goście Katarzyna Uberhan-Nowa Lewica, Jarosław Sachajko, Kukiz15, dołączył do nas wiceminister Kamil Bortniczuk, który także reprezentuje Porozumienie. Witam, panie ministrze, bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie o tym, czy Rosja wspiera polską opozycję, bo rosyjski senator powiedział, Aleksander Baszkin powiedział, władza ma chronić niezależność sądów. Tak padło na sesji zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Posłuchajmy, jak wyglądała ta wypowiedź. Chcę zaznaczyć, że Polska ma intencje poprawy wymiaru sprawiedliwości, jednakże w opinii Komisji Narodów Zjednoczonych polski ustawodawca poszedł niewłaściwą drogą i zadaniem zgromadzenia jest poprowadzenie naszych polskich kolegów we właściwym kierunku, co też jest celem dzisiejszego raportu. Co do treści, większość ekspertów widzi w ostatniej reformie sądownictwa próbę rządu, by przejąć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości i ograniczyć niezależność sędziów. Atak na niezawisłość sędziów rozgrywa się na trzech głównych ścieżkach. Ustanowienie zdublowanego organu sądownictwa, to jest KRS, zmiana składu Sądu Najwyższego i po trzecie poszerzenie władzy wykonawczej Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie do systemu sądownictwa. Szczególnie zdumiewające jest to, że w jednej osobie skupiają się dwie zazwyczaj konkurujące ze sobą funkcje, to jest funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wypowiedź za pośrednictwem TVP Info. Nie skomentuję tego cytania twierdzącego, które było na pasku, ale pani poseł, nie ma pani takiego poczucia, że opozycja na arenie międzynarodowej zaczyna trochę mówić właśnie trochę głosem Rosji, no bo to tak wyglądało. I to trochę wyglądało jednak słabo i... No chyba nie jest to dla was duże wsparcie. No dla mnie zaskakujące jest to, że wyciągają państwo akurat wypowiedź tutaj przedstawiciela Rosji w sytuacji, gdy tych głosów jest więcej, bo i więcej z nadchodzących z różnych krajów, bądźmy szczerzy, też z członków Unii Europejskiej, od członków Unii Europejskiej, czy jakby chociażby wizytującej w Polsce wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wery Jourovej, która no, mówiła również, że tutaj że praworządność jest tą podstawową wartością, na którą się wszyscy zgodziliśmy, na którą się zgodziła też Polska, wstępując do Unii Europejskiej. A co to jest praworządność? Opozycja tylko i wyłącznie jakby przypomina o tych wartościach. A co to jest praworządność? W rozumieniu naszej konstytucji, czyli tak jak ja ją rozumiem, to jest przede wszystkim trójpodział władzy. W sytuacji, kiedy pod przykrywką reformy zmiany w sądownictwie, czy reformy sądownictwa powodujemy, że te sądy tracą niezawisłość, w tym momencie robimy zamach na podstawową zasadę naszej konstytucyjności, praworządności, podporządkowujemy ją politycznie i sędziowie powinni być niezawiśli. Wszyscy się zgadzamy, wszyscy się zgadzamy, że sądy wymagają reformy. Wszyscy się zgadzamy, że postępowania trwają za długo, opłaty są za wysokie i wszyscy liczyliśmy na to, że reformy, które nastąpią, będą właśnie zmierzały w tym kierunku, żeby te postępowania usprawnić. A niestety opłaty rosną, postępowania się wydłużają. I sama też jestem w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i widzę niestety, jak to prawo jest procedowane. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Panie ministrze, jak to jest? Ale mówimy o Rosji czy o sędziach? I to o tym i o tym. No to dość dużo czasu bym potrzebował, żeby się sensownie w jednym i drugim tonie wypowiedzieć. No najpierw się pan zadał bardzo dobre pytanie, co to jest praworządność. Praworządność to jest działanie zgodne z prawem. Po prostu to jest praworządność, to jest definicja słownikowa. I oczywiście na kanwie Ale mamy już słowa, teraz chyba dwa porządki kanwie, prawne. Na kanwie słowa, no już dzisiaj nie, bo Trybunał Konstytucyjny, który jest jednak instytucją nadrzędną w stosunku do Sądu Najwyższego, to się zgodzimy, ponieważ decyduje o zgodności z najwyższym aktem prawnym, jaki w Polsce obowiązuje, czyli z Konstytucją Rzeczypospolitej, wypowiedział się dość jasno w temacie ważności czy nieważności uchwał połączonych izb Sądu Najwyższego. Natomiast teraz na kanwie tego słowa, to jest bardzo ogólnie przedstawiane i rozumiane praworządność, a dlatego jest tak bardzo ogólnie przedstawiane i rozumiane, ponieważ ani opozycja, ani Komisja Europejska, ani Rada Europy, ani Komisja Wenecka nie są w stanie pokazać żadnego konkretnego przepisu prawa, który miałby być w Polsce na dzisiaj pogwałcony, więc dlatego mówi się ogólnie o praworządności, bo do tego worka można wrzucić wszystko. Natomiast jeżeli pani poseł twierdzi, podobnie jak cała polska opozycja, że dzisiaj w Polsce łamana jest praworządność, to by oznaczało, że praworządność łamana jest w większości krajów Unii Europejskiej,
na czele z Czechami. Ja dzisiaj, ja znam język czeski, ja pochodzę z pogranicza i studiowałem filologię czeską i dzisiaj zadałem sobie ten trud i przeczytałem dość dużo tekstów o tym, jak jest zbudowany system sądownictwa w Republice Czeskiej. Dlaczego w Republice Czeskiej? Dlatego, bo pani komisarz Věra Jourová właśnie z Czech pochodzi. Szanowni państwo, to jest szokujące, ale w Republice Czeskiej nie ma jednego systemu ogólnopaństwowego powoływania sędziów. Jest tam 8 sędziów przewodniczących sądów okręgowych, u nich się nazywa wojewódzki, czyli przedsedy sądów krajowych, którzy, jest ich 8, którzy każdy w tym w podległym mu rejonie sam ustala sobie tryb powoływania sędziów i całą procedurę. Natomiast oczywiście ci sędziowie muszą spełnić pewne warunki, bardzo ogólne, określone prawem, ukończone studia magisterskie na terenie Republiki. Natomiast do czego zmierzam? Proszę zgadnąć, kto powołuje przewodniczącego tych sądów okręgowych. Minister Sprawiedliwości wprost. Dobrze, ale jak to jest, że... I potem na wniosek tych szefów sądów okręgowych sędziowie powoływani są przez prezydenta. Zostawmy. Nie, nie, proszę mi wierzyć, że to nie są fragmenty. To państwo wyciągacie fragmenty. Wy reformujecie sądownictwo. Każda władza ma pochodzić od narodu, niezależnie od trójpodziału. Sędziowie nie są niezawiśli. Zawisłość, ale przepraszam, bo to wymaga jednak wytłumaczenia. Ale krótko. Zawisłość sędziów nie jest w żaden sposób zagrożona, kiedy powołuje je Krajowa Rada Sądownictwa, która jest złożona jednak z sędziów, która jest powoływana przez polityków. Czy jest to źródło pochodzenia władzy od narodu, zgodnie z zapisami polskiej konstytucji, ale przecież później nad tym sędzią żaden członek KRS-u przy orzekaniu nie stoi i nie bada, czy on działa w taki czy w inny sposób. I to jest ta niezawisłość. Ale nie szanowni państwo, gdzie są delikty? Chcę zapytać jeszcze, że wy reformujecie sądownictwo i to, co powiedziała pani poseł, ale przeciętny obywatel, jak stoi w kolejce, tak stoi w kolejce. A opłaty wzrosły. Dobrze, i tutaj się odniosę, proszę jeszcze raz, abyśmy mieli zrozumienie rzeczy. Ta ustawa, o której teraz rozmawiamy, która jest przedmiotem dyskusji od kilku tygodni, nie jest ustawą reformującą sądownictwo. To jest ustawa mająca dyscyplinować sędziów, którzy w sposób absolutnie nieprzewidywalny przez nikogo zaczęli kwestionować status swoich kolegów powołanych przez inny organ, przez KRS, już pod nowymi rządami. Tego nikt nie przewidział, więc to jest ustawa reaktywna. To jest ustawa, która ma reagować na pozaprawne działania części sędziów po to, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Panie pośle, czy naruszamy praworządność? Wiele kwestii zostało poruszonych. Może na początek tutaj pani poseł mówi o tym, że no, powinno być zgodnie z konstytucją. No to zgodnie z tą konstytucją nie mamy trójpodziału władzy, bo rzeczywiście pan minister Ziobro jest ministrem, pierwszym prokuratorem, jeszcze jest posłem, który sam sobie pisze, sam wykonuje i sam siebie kontroluje. I to jest rzecz, którą należałoby zmienić. No i należałoby rzeczywiście zmienić konstytucję i o tym mówimy. Nie konstytucję, ale to połączenie tych... To z konstytucji. Konstytucja na to pozwala, dlatego się to wykorzystuje. Kolejną rzeczą, o której mówił pan poseł, rzeczywiście możemy sobie z różnych porządków prawnych wyciągać jakieś fragmenciki, zbierać to w całość i to wychodzi to, co jest, czyli jak to powiedziała chyba Rada Europy, Frankensteinia prawa. Wyciągamy po kawałku i budujemy takiego potworka. No, powinniśmy w Polsce sami stanowić prawo, ani posłowie czy europosłowie z Rosji, ani tym bardziej ze Stanów, również ze Stanów, bo senatorowie, dwóch senatorów napisało o właśnie łamaniu u nas tej praworządności, więc bardzo źle jest, jak nas pouczają z prawej i z lewej, a ani minister, ani posłowie z Prawa i Sprawiedliwości nie przyszli właśnie na okrągły stół, który zorganizowaliśmy 7 stycznia, bo państwo jako jedna prawa partia, może zjednoczona prawica, czyli trzy partie, wiedzą lepiej, nie liczą się ze stanem obywateli. Jest jeszcze jedna kwestia, bo państwo mówicie o trójpodziale władzy. Ja zadaję pytanie. Kto dzisiaj kontroluje sędziów? Bo chyba na tym polega równowaga tych trzech części, że te wzajemnie władze wzajemnie się kontrolują. Kto w takim razie... Kontroluje się władzę, ale nie kontroluje się sędziów jako osoby. No ale chyba ta władza musi być w jakiś sposób... Każda władza musi być kontrolowana. Musi być tak naprawdę chodzi o równowagę i rozdzielenie tej władzy. Ale tej równowagi nie ma. Bo po pierwsze, władza sądownicza dzisiaj nie pochodzi od narodu w żaden sposób, przecież nie pochodziła do... Miło politycy nie wybierali członków KRS-u. Znaczy, mojemu sercu zdecydowanie bliższa niż to, co funkcjonowało przez niemalże 30 lat III Rzeczypospolitej, czyli KRS, wybieranie się, decydowanie o tym, kto może, a kto nie może, na jakich warunkach i dyscyplinowanie sędziów we własnym środowisku sędziowskim, to zdecydowanie bliższa jest mi idea wyborów bezpośrednich członków KRS-u, którą państwo jako Kukiz zgłosiliście. Jak mamy zestawić te dwa porządki prawne? To, co my proponujemy, to jest również wprowadzenie obywatelskości, ale w sposób pośredni, czyli że członków KRS-u wybierają przed
przedstawiciele narodu, czyli parlamentarzyści. No, nie powiedziałbym, że to jest wprowadzenie jednak tej bezpośredniości, ponieważ to nadal są zabawki w rękach polityków, a należałoby je politykom zabrać. Oczywiście, że mamy mandat społeczny do stanowienia prawa, a nie do sądzenia czy wybierania sędziów. Wybieranie rad, wybieranie ciała, które wybiera sędziów, to nie jest ani sądzenie, ani wybieranie sędziów. Sędziowie, którzy są wybrani przez KRS, przez sędziów, bo KRS musi być złożony z sędziów, z osób, które pewne warunki spełniają, obiektywne. Od momentu powołania przez prezydenta, zgodnie z artykułem 179 polskiej konstytucji, prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS, tyle mówi o tym konstytucja, są absolutnie niezawiśli, niezależni, muszą no tylko tego w oparciu o swoją wiedzę, niestety, w oparciu o prawo i o własne łamanie sumienie, konstytucji od niezaprzysiężenia w sposób zgodny z konstytucją, jak pan sam zauważył, wybranie pierwszych trzech sędziów, no, wybranych jeszcze dobrze, za poprzedniej dobrze, kadencji. Tylko pani pamięta, że to było głosowanie łączne razem z sędziami, którzy byli wybrani w sposób niezgodny z regułami, gdzie Platforma Obywatelska, wykorzystując końcówkę swoich rządów w 2015 roku, chciała powołać więcej sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niż to wynikało z ich kadencyjności, czy z upływających kadencji. Ale dlatego też nic nie stało w przeszkodzie za przysiężeniem tej trójki, od którego się cały kryzys konstytucyjny i związany z sądami rozpoczął. Jednak kryzys się zaczął od tego, o czym mówił pan poseł Bortniczuk, od tego, że wybrano nadmiarowo sędziów. I właśnie Platforma Obywatelska dała mandat niestety Prawo i Sprawiedliwości do dalszego zawłaszczania sądownictwa. Ja się cieszę i bardzo miło mi jest słyszeć to, że dużo lepiej byłoby rzeczywiście, jakby był ten bezpośredni wybór sędziów do KRS-u, bo przy wyborach powszechnych, bo wtedy ani Komisja Europejska, ani Komisja Wenecka nie mogłaby powiedzieć, że ktokolwiek upolitycznia ten twór. Ale niezbędny jest właśnie ten udział w tej chwili strony obywatelskiej, strony społecznej, ponieważ będziemy mieć cały czas taką kłótnię wewnętrzną. Ja się zgodzę jak najbardziej z tym elementem społecznym, bo mamy też przykład, że to działa i działa dobrze. Przykładem takiego urzędu mamy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy wybrano na to stanowisko Adama Bodnara, który właśnie w ten sposób został z czynnikiem społecznym właśnie wybrany. Rozmawialiśmy o nim już, ale... W jaki sposób? Przy udziale też przy udziale w fundacji z organizacji Jest to jeden z naszych postulatów, żeby rzeczywiście Rzecznika Praw Obywatelskich wybierać w wyborach bezpośrednich wyborach powszechnych. Zostawmy to z boku. Chciałem jeszcze zapytać o Werę Jourovą, która wczoraj powiedziała, że poszukuje dialogu i te rozmowy były bardzo dobre. Wierę Jourovą, przepraszam, w szczególności marszałka Senatu. Jak pan ocenia ten gest Komisji Europejskiej? Czy to jest rzeczywiście tak, że ten dialog będzie istniał, no bo ona poprosiła ministra Ziobrę, aby stworzył techniczną platformę, na której mielibyście rząd i Komisja Europejska rozmawiać o kolejnych krokach. Ja widziałem migawki z tego dzisiejszego spotkania i to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że minister Ziobro był bardzo zadowolony, a pani komisarz Jourova niespecjalnie. Pan minister Ziobro zastosował bardzo ciekawy wybieg retoryczny, zaszachował panią komisarz, mówiąc o tym, że nie ma problemu. Wprowadźmy jeden do jednego system niemiecki. My naprawdę nie mamy nic do ukrycia, ponieważ nasz system wyboru sędziów i cały sądownictwa jest nawet po tych zmianach, które wprowadziliśmy, zdecydowanie mniej upolityczniony niż inne systemy państw Unii Europejskiej, również tych, które starają się nas pouczać w tym zakresie. Czy będziemy dyskutować? Oczywiście. To pani Věra Jourová, niezależnie od tego, na ile się z nim zgadzamy, na ile nie, jest komisarzem europejskim, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, więc jako taką z organem Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem lojalnym i chcemy być członkiem, będziemy rozmawiać. Natomiast absolutnie też będziemy wskazywać na to, że jednak organizacja wewnętrzna wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją wyłączną państw członkowskich, a nie kompetencją dzieloną pomiędzy państwa członkowskie a instytucje unijne, ani nie kompetencją wyłączną instytucji unijnych, ale kompetencją wyłączną państw członkowskich. Pani poseł, pani się zgadza, że takie sygnały zostały wysłane, że w dobrym tonie ta dyskusja została przeprowadzona i rzeczywiście to budzi pewnego rodzaju nadzieję na temat tego, jak Polska będzie postrzegana w Unii Europejskiej? Że znowu odnoszenie polskiego porządku prawnego do odmiennego porządku prawnego, który niemieckiego w tym przypadku, gdzie mamy też konstrukcję jednak inaczej administracji rządowej stworzona. Mamy tam kwestię landów. Jeżeli mielibyśmy przełożyć system niemiecki na polski, to doszłoby do sytuacji, w której wojewodowie wybierają członków. To w takim razie, jak w tym układzie, dlatego wojewodów, dlatego porządki prawne.
A wojewodzi są też wskazywani, są przedstawicielami władzy rządowej, władzy centralnej. Czyli jak to jest w tych Niemczech? Czyli jednak politycy wybierają ciało, które wybiera sędziów, prawda? Będziemy przechodzić do następnego, kolejnego tematu zaraz po krótkiej przerwie. Proszę zostać z telewizją w Polsce.pl.